Witam na 11. literackim Sopocie, na spotkaniu o zinach, spotkanie z Edytą Bystroń i Martą Falkowską. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich, a tłumaczyć na język migowy będą pani Elżbieta Żurawska i pan Paweł Żurawski, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Ja zaraz usiądę. I może od razu zacznę od pierwszego pytania, dziewczyny. Spotkałyśmy się, żeby rozmawiać o zinach i o zinach, które już z góry powiedziałyśmy w temacie spotkania, że są komentarzem do codzienności, czasami całkiem ostrym, czego można się spodziewać i czego można by oczekiwać, skoro wyrastają z literatury rewolucyjnej. Ale jeżeli chodzi o ziny, zacznijmy od czegoś delikatnego. Z czym wam się kojarzy hasło ziny? Czy to jest koniecznie komiks, czy koniecznie niezależny, czy koniecznie na ksero? Zdecydowanie ziny kojarzą mi się z, no jest to dziedzina twórczości. Tak jak tutaj też widzimy, zin może mieć różną formę, bardzo. Czy to będzie kartka złożona kilka razy i treść powielana na ksero, czy to będzie książka lub album, to zin może taką formę przyjmować. To, co dla mnie jest kluczowe w zinach, to idea, którą przekazuje i właśnie ta treść, którą zin zawiera. To może być myśl nietypowa. To może być przekazanie idei, która jest rzadko poruszana. Temat, który jest niewygodny w jakiś sposób. Może być to wypowiedź osoby, która jest outsiderem ze swojej, i to, że jest outsiderem, to może być świadoma decyzja tej osoby, ale może się to wiązać też z pewnym wykluczeniem. No, ja się zgadzam tutaj z Edytą. Bardzo, bardzo pięknie to ujęła. Ja w ogóle poznałam ziny jako antologie komiksowe i przez bardzo długi czas znałam pojęcie zin właśnie tylko jako antologie komiksowe, zaangażowane antologie komiksowe, gdzie grono różnych osób tworzących zajmuje się właśnie takimi niewygodnymi tematami. I Edyta na przykład też jest bardzo zaangażowana w środowisko, w prawa zwierząt itd., itd., itd. I dopiero później odkryłam, że oprócz tego, że zin może być pewną formą komiksowego wyrazu, znaczy jeżeli chodzi o takie właśnie poruszanie rzeczy ważnych i też niewygodnych dla niektórych osób, to jest to też niezależna forma komiksu, gdzie gromadzą się różni twórcy, różne osoby tworzące, bądź jedna osoba tworząca, zupełnie niezwiązana z jakimś konkretnym wydawnictwem. Mhm. Czyli ta niezależność i wyrazistość myślenia, czy wyrazistość wyrażania opinii, to też jest coś, co mnie się wydaje bardzo ważne w zinach. Przy okazji, jestem winna Państwu trochę wyjaśnienia. Po pierwsze, po sali krążą ziny, które przyniosła Edyta. Można je oglądać. Niektóre są jej autorstwa, niektóre są autorstwa kogoś zupełnie innego, więc czytajcie okładki. Znajdziecie tam też super malutki zinek, który jest mniejszy niż pudełko od zapałek. A dziewczyny są tutaj z nami dlatego, że obydwie bardzo intensywnie tworzą polską scenę zinową. Ale Edyta o wiele bardziej. Ale Edyta też od dawna, mimo że jesteśmy w tym samym wieku. Ja przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale my tu w ogóle we trzy tworzymy, właśnie tutaj działamy w tej dziedzinie. Tak, Edyta robiła okładkę do babskiego zina, który jest wydawany przy okazji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, która była przepiękna, którą jeszcze można zobaczyć w bibliotece w czytelni Nowum. I właśnie, ty robiłaś od bardzo dawna dokładnie antologie i magazyny, takie ziny w sensie chyba ściślejszym, w sensie takie, które też zawierały tekst. Jak to się u ciebie zaczęło, Edyta? No rzeczywiście to się zaczęło dość dawno. Przyczyny tego są różne. Ja się zajmuję sztukami wizualnymi i to z tego wynika. A może tak, szukałam pewnej formy, która pozwoliłaby mi na dość szybki kontakt z czytelnikiem, z grupą czytelników. I właśnie ziny tutaj to umożliwiają,
bo to są niskonakładowe twory. Natomiast kontakt z czytelnikiem jest możliwy do zrealizowania bardzo szybko. Przy czym trzeba pamiętać, że ten kontakt i też ilość osób, która przeczyta zina, w moim wypadku to są papierowe publikacje, będzie zawsze w jakiś sposób ograniczona. I to nawet nie wynika z nakładu, że to jest mały nakład, tylko za zinem nie stoi wydawnictwo i nie stoi też jakaś instytucja, która by była podporą dla takiej publikacji. To znaczy, trafiając czy wychodząc z zinem do publiczności, ja muszę jakoś sama tutaj opowiedzieć, czy czasem też obronić treść, bo osoby, które czytają, są skonfrontowane z dość taką enigmatyczną treścią, publikacją, bo to właśnie nie jest podparte czymś. Ale akurat tak dla mnie to było istotne, tutaj kontakt z czytelnikami, który jest bardzo bezpośredni w przypadku zinów. I zawsze masz kilka zinów w plecaku, gdyby ktoś chciał bliżej wejść z nimi w kontakt. I teraz znowu jestem wam winna trochę wyjaśnienia. Edyta najczęściej robi autorskie ziny. I niektóre z nich to są publikacje całkiem grube, jak na tak zwany zin. Marta, ty z kolei zajmujesz się zinami w sensie antologii, czyli dokładnie tak jak powiedziałaś, że to ci się najbardziej kojarzy. Monstwór, Warchlaki, a teraz własnym głosem antologia herstorii aborcyjnych. Dokładnie tak. Nawet mogę pozakulisowo powiedzieć, że dzisiaj przypadkiem spotkałyśmy się z Agnieszką na śniadaniu i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że tak zabawnie wyszło, że Edyta i ja jakby przedstawiamy dwa skrajne bieguny spektrum zinowego. Edyta właśnie zajmuje się twórczością bardzo autorską, natomiast ja właśnie jak jechałam tutaj, trochę się przeraziłam, bo okazało się, że bardzo mało jest u mnie tej twórczości autorskiej. Tutaj. I zajmuję się głównie jakby zbieraniem, redakcją, ja chciałam powiedzieć, że koordynacją osób tworzących, no. Więc tak, zajmuję się głównie tworzeniem antologii. Monstwór jest teraz na wakacjach, ze względu na to, że redaktoruję Warchlaką, a to jest o wiele większy tytuł, który wymaga o wiele więcej nakładów pracy, ponieważ zgłasza się tam o wiele więcej osób. I też tytuł jest o wiele bardziej rozpoznawalny, więc każde potknięcie może zostać zauważone. Przy czym w Warchlakach raczej się nie zdarzają potknięcia. Na szczęście nie. No było małe potknięcie w tym roku, ponieważ drukarnia źle przycięła składy, ale nikt tego nie zauważył. Znaczy, myślę, że mało osób by to zauważyło, oprócz mnie. Została złożona reklamacja, a te egzemplarze, które nie pojechały z powrotem do drukarni, zostały sprzedane w promocji jako egzemplarze kolekcjonerskie. Mam jeszcze 3 z uciętymi numerami, jeżeli ktoś by chciał, zapraszam bardzo serdecznie. Już nie mogę ich oddać do drukarni, no bo nie przyklejają numerów. Okej, i to jest jeszcze jeden moment, w którym zwracam się do Państwa i dużo będzie tej interakcji dzisiaj. Jeżeli ktoś by chciał zadać pytanie, to możecie zrobić już teraz, także odzywajcie się w trakcie. Oczywiście pod koniec też będzie czas na zadawanie pytań, więc gdyby ktoś coś chciał... Nie bójcie się, ja wiem, że to jest trudne. To jest trudne i my też często bywałyśmy po drugiej stronie. Najlepsze są takie spotkania, kiedy wiecie, rozmawia się przez 45 minut. Dyskusja jest bardzo żywiołowa, po czym pyta się właśnie, czy są pytania, okazuje się, że nie i po prostu słychać takie świerszcze. Koniec. Czas zakończyć spotkanie. Czyli jednak musimy zadać same to następne pytanie. Komentarz do codzienności. W waszym przypadku niewątpliwie tak jest. Padło hasło antologia aborcyjna. I to jest świeża rzecz, która w zasadzie tutaj czasami widać przykładowe plansze z tej antologii aborcyjnej, które też są do zobaczenia na stronie facebookowej antologii. I to jest taki najświeższy twój numer, twój temat może, o tak. Najświeższy twój temat, jeżeli chodzi o taki komentarz do tego, co się dzieje. Czy rewolucyjny? To dobre pytanie. Oby. Nie wiem. Znaczy, ja już mówiłam to wielokrotnie i ja strasznie się boję, że będę się powtarzać, jeżeli chodzi o mówienie własnym głosem i w końcu ktoś wstanie, ale biorąc pod uwagę chęć zadawania pytań z publiczności, może nie wstanie. Powie, przestań, już to słyszeliśmy.
Ale no, ja przez bardzo długi czas, jeżeli mowa o rewolucji, zastanawiałam się, czemu nikt nie podjął się tego tematu, kiedy jakby ilość materiału jest dostępna, no i praktycznie prosi się, żeby w jakiś sposób go wykorzystać. No oczywiście z czasem, kiedy już kończyłyśmy komiksy, okazało się, że ktoś wpadł na ten pomysł i wpadł na to Sonia sobie i Beata Rojek, dlatego też wyszły opowieści aborcyjne z centrali. Z centrali, która powinna być na targach, chociaż dzisiaj jeszcze jej nie było. Nie wiem, widziałam tylko Timofa, widziałam Nonstop i... No i właśnie centrali jeszcze nie ma, ale mają stoisko, więc pewnie będą jutro. Aha, okej. Okay. Ale Beata i Sonia siedzą we Wrocławiu teraz, więc nie przyjadą. No niestety. Tak, czy jest rewolucyjne? Zobaczymy. Ja bardzo czekałam na dość skrajne emocje, jeżeli chodzi o odbiór w ogóle pomysłów, wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że jeszcze Centrala wydaje podobny komiks. I okazało się, że tych emocji zupełnie nie było, a wrzucałam informacje na kilka grup komiksowych. Pojawiło się oczywiście grono panów, bo niestety zawsze to byli panowie, którzy co prawda wyrazili swoją dezaprobatę, ale głównie wyrazili swoją dezaprobatę na temat tego, że w tytule znalazło się słowo herstorie. Herstorie to w ogóle jest słowo wymyślone i w ogóle jak ktoś śmie bawić się w takie gry słowne i co będzie następne, czy menopauza zostanie zamieniona na womanpauzę i w ogóle o co chodzi. Ciekawy pomysł w sumie. Ale czy jakaś jest dodatkowa część tego pytania? Chciałabyś o coś zapytać odnośnie tego komiksu? Na razie poczekamy. Dobrze. Bo jeszcze przejdziemy do rewolucji. Albo tego zamiaru, który sobie niosą ziny. Edyto, a u ciebie tematy są trochę inne i obecnie to są bardzo często prawa zwierząt, ale bywają też prawa pracownicze, zwłaszcza i prawa edukacyjne. W każdym razie w moim ulubionym Na koniec wszystko spłonie. Chodzi o dzieciaki w szkole. I pamiętam, że to był bardzo ważny dla ciebie temat wtedy, kiedy rozmawiałyśmy a propos właśnie tego komiksu. A tak, bardzo mi się spodobało, jak powiedziałaś, że przejdziemy do rewolucji. No tak, podejmuję takie tematy. To może wynika z tego, że ja w ogóle się zainteresowałam zinami jako dziedziną twórczości, ale też jako taką dziedziną, która ma na celu przedstawienie tej myśli. I oczywiście różne środowiska tworzą ziny, to trzeba pamiętać. I są tak samo jak w każdej dziedzinie są różne przejawy tego. Natomiast szczególnie mnie zainteresowały ziny, które prezentowały myśl anarchistyczną. Zajmowały się kwestiami traktowania zwierząt, ale też feminizmem, przy czym znalazłam w zinach coś, co mnie bardzo zainteresowało. To trzeba pamiętać też, że w tych starych zinach one były tworzone często anonimowo albo pod pseudonimami. Na przykład właśnie ziny z lat 90., które czytałam, ale już z perspektywy lat. No, to daje autorkom i autorom też możliwość zachowania takiego dystansu albo bardzo szczerej ekspresji. I w tych zinach, które mówiły o zwierzętach, to są takie ziny jak na przykład Mam kły, mam pazury, Skowyt, Trująca fala, Bek, Wegefront, Ekopuk, Gaja, Wyzwolenie zwierząt. W tych zinach znajdziemy tematy, które nadal są, to one są poruszane, tylko że teraz te treści już się przeniosły do internetu, bo wtedy ziny wynikały z tego, że były nośnikiem tej informacji. I ta idea no, spodobała mi się na tyle, że zdecydowałam się przełożyć to na język komiksu i na język tych publikacji. No to są tematy, którymi się interesuję, przy czym
Teraz jak myślę o tej twórczości swojej, to określam to po prostu, że ja się zajmuję, ja mówię o różnych formach przemocy. Najbardziej mnie interesują te formy przemocy, które są nienazwane, albo nie widzimy ich, albo nie chcemy ich widzieć. I to jest też taka przemoc, która czasami jest też pod płaszczykiem troski. Ale właśnie na koniec wszystko spłonie to komiks, który jest o odwróceniu pewnych wartości i to on krytykuje też mechanizmy władzy. I on mówi o podważaniu autorytetów. To ważna dla mnie kwestia, że należy ostrożnie podchodzić do autorytetów i dlatego tam się pojawia postać pani pedagog, która jest mroczną, bardzo negatywną postacią. To taka myśl, która towarzyszy mi często w twórczości, ponieważ tak myślę, że czasami pewne porządkowanie czy zachowanie grzeczności czy ugrzecznianie stawiamy wyżej niż podważanie pewnych kwestii, które wypływają od tych, którzy mają władzę. A może częściej powinniśmy właśnie się zastanawiać nad tym, nieważne kto tę władzę sprawuje, jakby, że to nie powinno być domyślne. Tak, i to jest właśnie to co mówisz, ta przemoc czy władza schowana pod troską. Troską, która niby ma być opieką, znaczy nawet nie pod troską, troska to jest dość pozytywne słowo, opieka jest bardziej neutralna. Więc ta przemoc schowana pod opieką, która jest w sumie kontrolą wtedy, a nie staraniem o to, żeby komuś było dobrze. Co zresztą często też wychodziło w herstoriach. Tak. Dziękuję za niego. Nie, bo jakby Edyta zaczęła mówić o przemocy, ja zaczęłam myśleć o rodzinnej retoryce władzy, bo jakby miałam taki czas i... Przepraszam. Kiedy jechałam tutaj i zaczęłam się zastanawiać nad swoimi publikacjami autorskimi, okazało się, że ich strasznie mało i nie są to rzeczy, z których jestem jakoś szczególnie zadowolona. Agnieszka na przykład na Instagrama wrzuciła mini komiksik, który nazywa się Blob. Który jest świetnym komiksem, ale no faktycznie możliwe, że nie dużo osób o nim pamięta, to prawda. I który został uknuty w 2017 roku przeze mnie i przez mojego brata. Razem robiliśmy scenariusz, który już spokojnie po tych 5 latach mogę powiedzieć, że jest dość pretensjonalny, ale no, wychodzi na to, że jesteśmy pretensjonalnym rodzeństwem. Trudno. Ale no, tak sobie pomyślałam, że strasznie bym się przejęła tą małą ilością publikacji autorskich, gdyby nie to, że pracuję nad jakimiś właśnie gdzieś tam właśnie pojawia się ta retoryka władzy rodzicielskiej, generalnie retoryka władzy, jeżeli chodzi o władzę osób dorosłych nad dziećmi, czyli osobami, które od tych dorosłych są zależne finansowo i bardzo często emocjonalnie. I teraz oczywiście tak się rozkręciłam, że zapomniałam, o czym chciałam powiedzieć. O projekcie? Ale nie chciałam koniecznie mówić o tym projekcie, po prostu zamyśliłam się nad tym, co Edyta mówiła. I już wiem, co chciałam powiedzieć. I tak, często pojawia się ta kontrola w naszym życiu, kontrola, która niby jest jakimś wyrazem troski, bo właśnie w tej narracji nie pojawia się słowo opieka, pojawia się bardziej słowo troska. To jest tak trochę, że krytykuję cię, bo cię kocham, biję cię, bo cię kocham, kontroluję cię, bo cię kocham. I ta kontrola właśnie ma bardzo, bardzo różne formy, czy to właśnie ta kontrola rodzicielska, która bardzo często nie ma absolutnie żadnego sensu i ostatnio dość intensywnie o tym myślę, gdzie na przykład rodzice z dużą chęcią kontrolują porządek w twoim pokoju, mimo że to jest twój pokój. No co szkodzi, jeśli twoje skarpetki będą porozrzucane na twoim dywanie, to ty siedzisz w tym syfie, nie? Ale to jest ich dom.
No to jest, no tak, no, ale ja też mieszkam w tym domu, rozumiem, że znaczy mówię teraz, wiecie, w pierwszej osobie, ale no, dzieci mieszkają też w tych domach i jak mają się dobrze czuć w czymś, gdzie tak naprawdę nie mają żadnej kontroli i jakby brak tej kontroli potem przejawia się w kontrolowaniu różnych innych sfer życia, czy to takich mniejszych, gdzie na przykład dziecko, bo na razie będziemy się trzymać dzieci, odnajduje kontrolę na przykład w dość intensywnej nauce albo w przemocy, czy na przykład gdzieś tę kontrolę odnajdują już osoby dorosłe w przemocowym zachowaniu wobec innych osób. I tak jak wcześniej wspomniałaś, ta kontrola bardzo często pojawia się też w kontekście własnym głosem, bo jednak to jest dość przykre, kontrola jest nieodłącznym i jeszcze dość nieposkromionym elementem życia dorosłego. Elementem życia w społeczeństwie. Jak widzicie, bardzo szybko weszło na tematy, które są poważne i o to w sumie nam chodziło. Nie, nie, nie. I o to właściwie nam chodzi wtedy, kiedy myślimy o zinach, dlatego że ziny czasami mają pozór bardzo lekkiej literatury, bardzo lekkiego komiksu, są drukiem efemerycznym, niewątpliwie. Często ciężko bardzo dopaść archiwalne wydania zinów i Edyta wam za chwilę powie, skąd dowiedziała się o Gai i... Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że Edyta ma notatki, jest mi strasznie głupio, że ja nie mam. A ty ćwiczyłaś z rana, nie bardzo. No, to się nie liczy. Potem poszłam na targi książki, kupiłam sobie Emmę i wszystko zapomniałam. Do czego was zachęcamy? Ale... To, co mi przyszło teraz do głowy, to, że zin jako ten druk efemeryczny, jako druk w druk albo niekoniecznie druk, ale publikacja, która wywodzi się z jakiejś tam tradycji jednak punkowej, bo często się do niej odnosimy. I nawet jeżeli właściwie już o tym nie pamiętamy i teraz ziny w Poznaniu wydaje biblioteka, to jednak jest to walka z kontrolą, dlatego one są niezależne. I dlatego często są kontrolowanym chaosem, ale kontrolowanym przez twórcę albo twórczynię, albo przez grupę twórców, a nawet nie przez tą bibliotekę, nawet nie przez tą instytucję, która jakoś tam wspiera to, że one powstają. I zgadzacie się z tym, że czy nie macie tego poczucia, że tworzenie waszych zinów albo zinów, które redagujecie, jest otwarte na większy chaos, albo na większy, może chaos to nie jest dobre słowo, ale na większą otwartość na codzienność i to, co się dzieje także w trakcie tworzenia. Myślę, że ziny, przez to, że na przykład czasami tworzy zin jedna osoba, to jest możliwość szybkiej reakcji. W ogóle w zasadzie stworzenia czegoś pod wpływem emocji bardzo szybko i szybkiego wyjścia tak na konwent czy gdzieś upublicznienia. Także tutaj ta reakcja może być spontaniczna bardzo. Ziny są demokratyczne, takie dostępne dla każdej osoby. Tutaj niepotrzebny jest sprzęt, także one nie są elitarne. Natomiast myślę, że o tym chaosie właśnie to też jest kwestia twórcy, bo ziny tworzą osoby z wykształceniem artystycznym. I to jest obecnie bardzo duża część zinów, tak dużo też czy środowisk studenckich właśnie wybiera tę formę, żeby realizować swoje prace artystyczne, ale ziny tworzą też osoby bez wykształcenia artystycznego i to czasami jest też taki art breed, którym ja się bardzo interesuję i te rzeczy, które nie są tworzone przez artystów, ale to jest wynika z chęci takiej ekspresji, czy właśnie reakcji, czy jakiejś pokazania emocji, są również, to są niezwykle cenne rzeczy. Także tutaj ziny, to też możliwość ekspresji dla osób, dla młodszych osób, czy też możliwość realizacji takich prac w trakcie
różnego rodzaju warsztatów, dlatego że w zinie możemy korzystać czy z kolażu, czy to z rysunków, czy możemy się właśnie podpierać takimi różnymi technikami artystycznymi. Także no ja te swoje ziny konstruuję dość świadomie i to są poparte dość dużym researchem na dany temat, więc i też to z biegiem lat tak wygląda, że im dłużej, też czasami dłużej mi zajmuje się dokopanie się do jakichś informacji, bo mi zależy na tym, żeby to też było merytoryczne, czy to może być nośnik jakiejś informacji przefiltrowanej przez gdzieś tam moją wrażliwość. Tak, i w tym sensie też są właśnie rewolucyjne, bo niosą informacje o czymś się stara nie mówić, rzadko mówi, mówi się inaczej niż ty byś chciała. Marta, ja wiem, że ty nie jesteś fanką chaosu. Nie jestem, ale to jest dość zabawne, bo osoby, które mnie znają, mogą powiedzieć, że jestem, tylko po prostu kiedy ten chaos pojawia się z innej strony niż ja, to nagle zaczynam kontrolować i zastanawiam się właśnie ta kontrola, jeżeli chodzi o ziny, i to jest trochę z mojej strony przejmowanie kontroli, ale też oddawanie kontroli, bo ja poza redakcją tekstową zupełnie nie kontroluję tych komiksów, które nadchodzą. Znaczy, w sensie, jeżeli jest określony temat, no to niestety muszę odrzucić na przykład rzeczy, które zostały zrobione absolutnie poza tematem. Tak, kiedy były robione Piąte Warchlaki, nadeszło bardzo dużo komiksów, które opowiadały o czymś zupełnie innym, na przykład opowiadały o życiu codziennym kogoś tam, a dla osób, które nie wiedzą, tematem Piątych Warchlaków było porno, więc życie codzienne... Bardzo udane warchlaki. Życie codzienne małych kotków na przykład, to jak piją mleko, to jest absolutnie komiks nie na temat, więc nie mogę go przyjąć. Ale poza tym i właśnie poza korektą tekstową, te komiksy są absolutnie niekontrolowane. I to, co powiedziała Edyta, właśnie osoby tworzące mogą swobodnie wyrazić się poprzez to, co się w tym komiksie znajdzie. Tak, taka myśl mi się pojawiła, że ziny reagują na pewne braki, tak, bo jak powiedziałaś o antologii pornograficznej, to no, myślę, że to jest pewna właśnie, nie ma tego. A twórcy zinów reagują na braki, na pewne luki. Tak, ja nawet o tym myślałam, kiedy jakby przygotowywałam ten nabór, bo w ogóle jakby pomysł na to powstał trochę w malignie. Pamiętam, że był luty 2020 roku. I miałam straszną, tak, był luty 2020, miałam straszną gorączkę i sobie pomyślałam, że ha, co gdyby zrobić taki świński numer. I rozmawiałam z byłym redaktorem, który cały czas jest w Radzie Nadzorczej, taka ciekawostka, że możemy zrobić coś takiego. On powiedział, że hej, no jak chcesz, to rób, nie ma problemu. I powiedział, że to jest żart, ale minęły 2 miesiące i stwierdziłem, że jednak to robimy. I tak naprawdę ten pomysł powstał trochę z różnych nieudanych publikacji, które już były wtedy w Polsce, ponieważ Polish Pornographics wydało jakby pierwszy tom swojej antologii pornograficznej, która okazała się, przynajmniej dla mnie, strasznie niewypałem, przeczytałam ją całą i powiem wam absolutnie szczerze, że znaczy przyszły ciarki, ale właśnie przyszły mi ciarki, dlatego że dawno podczas czytania komiksu nie czytałam takich ciarek żenady, po prostu czułam się, jakbym natrafiła na jakiś porno, zupełnie przypadek, po północy, które leci w TV4, jest absolutnie paskudne. Była Istota wtedy. Istota jest moim zdaniem bardzo pięknym komiksem, ale właśnie była reklamowana jako erotyk, była reklamowana też jako porno. Też może się przyczepić, że są jakby dwie oddzielne dziedziny, ponieważ porno jest o wiele ostrzejsze. No ale była reklamowana i w ten sposób. Po czym kiedy w końcu została wydana, okazało się, że to nie jest ani to, ani to. Jest to natomiast zbiór esejów traktujących o kobiecej seksualności. No i nie wiem jak innych, ale mnie to strasznie wkurwiło. Przepraszam za przekleństwo. Bip. No i stwierdziłam, że wydamy to i
zgłosiła się cała masa twórców, twórczyń, osób tworzących z całą masą fantastycznych komiksów, ponieważ właśnie, tak jak to powiedziała, okazało się, że jest gigantyczny głód, który nigdy nie został zaspokojony, jeżeli chodzi o polski rynek komiksowy, więc były osoby, które nie dość, że chciały czytać te komiksy, ponieważ warchlaki rozeszły się w tempie ekspresowym i po 3 tygodniach nie miałam ani jednego egzemplarza na sprzedaż już, to jeszcze były osoby, które te komiksy chciały robić. Więc tak, jest to uzupełnienie pewnej luki. Oczywiście teraz sytuacja wygląda troszkę lepiej, ponieważ kiedy już został zamknięty nabór warchlaków i były w składzie, pojawiło się ogłoszenie o drugim komiksie z serii Polish Pornographics, to były Słowiańskie Żądze, które już były lepsze. A potem był ten, w którym ty tak, działałaś. Tak, a potem było 0666, ale to nie jest zin, a ja widzę, że to jest plansza, więc to jest oszustwo. No takie lekkie oszustwo, jest też plansza Stosi, która jest absolutnie oficjalnym komiksem dla dzieci. To też jest dzieci. Oszustwo. A to chyba właśnie... To chyba też dobrze pokazuje taki ewenement, to jest dla mnie ewenement, że twórcy komiksów w Polsce, bo mi się wydaje, że to jest takie polskie zjawisko, tworzą ziny, samodzielne publikacje, równolegle publikując przez wydawnictwa. I te prace, one się nie różnią między sobą często. Także może się różnić rozmiarem na przykład. Może tak być, tak. Albo może bardziej, a może czasami w tych zinach autorzy i autorki sobie mogą pozwolić na więcej, ale gdzieś mi to idzie tak dość równolegle to przebiega. Także, a z zinami, które dotykają innych tematów, także nie są zinami komiksowymi, tutaj nie widzę tego powiązania takiego. To znaczy, tam gdzieś też krąży taki zin Kły i Pazury i to jest zin, taka radykalna dość myśl przekazana jest w tym zinie, to jest zin wegański. Także gdzieś tam, może w oficjalnym, w oficjalnych publikacjach, takich drukowanych, taka myśl nie znajduje miejsca, bo jest zbyt ekstremalna i czasami wycofywana przez wydawcy się czasami z różnych względów potrafią wycofać. Ale te treści znajdują miejsce na przykład właśnie w internecie. To taka refleksja mi przyszła do głowy. A druga, jeszcze jedną mam refleksję, to jest taka refleksja, że kiedyś, że wiele, wiele osób też, czy uznanych twórców, zaczynało swoje publikowanie w zinach. Także od tego zaczynali, a teraz na przykład są to uznani, czy pisarze, czy pisarki, czy właśnie twórcy. Tak, ja widzę to po tych naszych darmowych zinach z Poznania, z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, gdzie ktoś zaczynał może w babskim, może po prostu w darmozinie, a potem wyrasta na twórczynię, którego nazwisko i której jest rozpoznawane. A przede wszystkim to, co jest tworzone przez tą osobę, jest naprawdę interesujące, ciekawe, nowe, osobiste, ma jakiś intensywny przekaz. Tak, to cenne w zinach, a też właśnie co mi się spodobało, że tworzyłaś ze swoim bratem i to jest pewna też wspólnota, a to może właśnie, tu jest taka myśl, która może nie zawsze jest popularna, że możemy tworzyć coś i tworzyć małą wspólnotę i kierować coś do też odbiorców naszych zaplanowanych. I zupełnie nam to nie przeszkadza, że na przykład coś jest niskonakładowe, czyli znajdujemy tę wartość w niskonakładowości i muszę powiedzieć, że mnie czasami to cieszy, że jest tu pewna jakaś satysfakcja. Może takie odwrócenie tego, że jest zawsze myśl o tej liczbie, o tej sumie dużej, ile egzemplarzy. A może możemy znaleźć w tym wartość, że coś ma na przykład tylko jeden egzemplarz i to jest tylko takie jedno jedyne,
albo ma mało egzemplarzy, ale podczas tworzenia odbył się jakiś ważny proces i pewne porządkowanie myśli, które było ważne dla twórcy i twórczyni. I tutaj też trzeba chyba powiedzieć, że zin może być formą książki artystycznej, czyli może być to unikatowa rzecz. Może. Zgadzam się absolutnie. No z takich rzeczy, które są mocno numerowane i limitowane, no to ja najbardziej kojarzę antologię, które redaguje Tomek Nguyen, czyli adwentowe kalendarze zinowe, który teraz wyglądał jak zwykły kalendarz, taki przykładany, ścienny, ale pierwszy wyglądał jak taki kalendarzyk z... Taki adwentowy z czekoladkami. Z czekoladkami, tak, tylko że włożone były tam malutkie komiksiki, takie małe jak jeden z tych, które możecie tam przeglądać. I to była raz, że ogromna radość, dwa, że mnóstwo roboty, w którą była zaangażowana cała rodzina Tomka w pewnym momencie. Ja się teraz mogę przyznać, że ja nie przeczytałam tych wszystkich komiksów jeszcze. Dostałam je na Mikołajki, więc wiecie, to jak z czekoladkami, dostajecie komiksami. Dostajecie kalendarz na Mikołajki i od razu możecie zjeść 6 czekoladek, bo jest 6. Ale no właśnie przeczytałam pierwsze 6 komiksów od razu i potem je sobie dozowałam i w pewnym momencie przestałam. No to jest... Więc jeszcze czekoladki czekają. No to jeszcze masz co robić. To są bardzo, podobnie jak Warchlaki właśnie, to jest antologia, która ma bardzo równy poziom. Nawet jeżeli jakby nie wszystkie pomysły są tak samo oryginalne, to bardzo ma równy poziom i to też jest super, kiedy widzi się, że no nie wiem, polskie środowisko zinowe, to są naprawdę świetni ludzie. A tam jeszcze została taka przeprowadzona wspaniała praca introligatorska i pomysły na właśnie na formę, bo one mają, bo każdy autor i autorka zaprojektowali też swoją formę, czyli czy to forma harmoniki, czy to składany bardzo mała broszurka, to taka dodatkowa wartość, no bo właśnie no, twórcy i twórczynie zinów też myślę, że ponieważ to środowisko akademickie, czy chyba głównie grafika, bardzo prężnie odpowiada na, jakby realizuje ziny swoje. Tak nawiązując tą formą do zinów, znowu tu wrócę do tych takich zinów klasycznych z lat 90., które miały określoną estetykę i przy czym tutaj to taki skrót myślowy trochę używam, bo mam tu na myśli takie ziny punkowe, gdzie różne kolaże miały miejsce i ponieważ były nośnikiem informacji i treści, tak dużo było zamieszczanych tych informacji w tej broszurze na przykład. To znaczy dużo informacji na małej kartce, czyli ciasno to było zbijane i teraz już też koszty druku tutaj wchodziły w grę i tak dalej, ale teraz już nie ma tej presji. Druk cyfrowy jest bardzo tani, ale niektórzy artyści i artystki sięgają po tę estetykę, uznają ją za bardzo wartościową. Wtedy ta treść się liczyła, nie forma. A teraz my sobie czerpiemy z tej formy, bo ona jest atrakcyjna. No jest też znacząca. Tak, tak, oczywiście, że to też ma znaczenie, ale często no, czerpiemy z tego, no bo też jest to pewna frajda. Słuchajcie, bo my możemy jeszcze porozmawiać trochę o przeszłości zinów, ale nie będzie pytań, nie łudź się. Miał pytanie? Jednak? Nie, naprawdę? Ha, wiedziałam. No wiecie, ale to Marta nie będzie się śmiała, jak będzie zadawać to pytanie, tylko teraz się śmieje. Tak, ale to super, bo mamy jeszcze 20 minut. Jeżeli nikt teraz nie zadaje pytań, to znaczy, że przez te 20 minut mogą być absolutne głupoty i nikt nie wstanie i powie przestań, zadawaj pytania szybko. Nie no, możecie, jak dla mnie możecie mówić, ja was lubię słuchać, ale to wobec tego, bo wtedy to opowiadasz dużo o... Tak naprawdę sięgasz do tych zinów z lat 90. To się już pojawiło kilka razy, kiedy się spotkałyśmy w Poznaniu na Zinfeście swoją drogą, to tam też miałyśmy okazję obejrzeć taką kolekcję zinów, które były punkowe albo odwoływały się do punkowej estetyki, były już nowsze, ale powiedz, skąd masz te materiały?
A, no właśnie, już. No tak, już tylko powiem, że na Skłocie Rozbrat w Poznaniu, twoim mieście, jest biblioteczka zinowa, także można tam czytać ziny, obejrzeć na żywo. Natomiast na stronie Zin Library jest prowadzona przez Mateusza Flonta cyfrowa wersja zinów. Ziny są skanowane i upubliczniane, także są tam różne archiwalne pisma, które są bardzo niszowe, natomiast można się zapoznać, można też wesprzeć inicjatywę, bo to oddolna akcja. Natomiast Mateusz Flont jest jedną z niewielu osób, która naukowo zajmuje się kwestią zinów, bo mało osób w Polsce bada ten temat. A jest to niezwykle interesujący temat, bo można różne kwestie i zjawiska poszerzyć właśnie o tę kwestię zinów. Także no jest trochę takich antologii, kseroferia z 2002 roku. Jest też ciekawe opracowanie Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa literaturoznawcy Wojciecha Kajtocha. Także, także ja myślę, że to jest ciekawe źródło też czy do badań, czy do prac różnych magisterskich, żeby uwzględniać właśnie tę myśl zawartą w zinach. A można do tego dotrzeć. Tak, możliwe, że Kraków, że muzeum tam i studia komiksologiczne w Krakowie jakoś też zainteresują się tymi tematami. Na pewno Czytelnia Nowa też zbiera bardzo dużo zinów, nie tylko tych, które sama wydaje, ale chłopaki i dziewczyny zawsze lecą przez MF-kę i wyłudzają od każdego, co się da w imię popularyzacji. I oddajesz, bo to ważne, bo tam może dotrzeć. Tak, to Czytelnia Nowa daje mi stylisku z Afryką, więc czemu nie miałam dawać im książek z darmu? Wymianka. Rozumiem, czyli po prostu inwestujesz we własne stoisko w ten sposób. To jest ten moment, kiedy naprawdę... Jest pytanie! Dziękuję. Jest pytanie. Pani się po prostu przyciągała, na jej spokój. I co? Zapraszam. Nie, doskonale słychać. Nagranie. Ale będzie drugie pytanie, to. O. To wypikamy. Tym bardziej trzeba przez mikrofon je zadać. Ja się zajmuję sceną zinową w Serbii i przyznam szczerze, że nie znam bardzo dobrze polskiej sceny. Ale jakby zgadzam się z tym, co mówicie, że ziny są demokratyczne, że dają głos, że często są takim głosem bardzo szczerym. Ale patrząc na to, jakby w jaką stronę się toczy ta postpunkowa scena zinowa w Serbii, zastanawiam się, czy w Polsce są jakieś tematy tabu dla sceny zinowej. Czy jeżeli jest na przykład poruszana pornografia, to czy są jakieś granice, których się nie przekracza? Bo przyznam, że na tamtejszej scenie na przykład spotkałam się z pornografią dziecięcą w zinach i tego typu rzeczami, więc wiem, że tam już nie ma ściany, tam to peron odjechał i nikt się nie trzyma poręczy. I zastanawiam się, jak to wygląda w Polsce. To od razu odpowiem, jeżeli chodzi o tematy pornograficzne. Jeżeli ktoś do numeru 5 przesłał pornografię dziecięcą, to powiedziałam absolutnie nie. Nie wiem w ogóle, z czym do ludzi. Tak samo, gdyby pojawiły się jakieś historie, gdzie gloryfikowany jest seks, który tak naprawdę jest gwałtem w związku partnerskim czy w małżeństwie, więc to absolutnie odpada. Jest jakaś taka granica etyczna, którą można warto byłoby zachować i myślę, że ta granica jest zachowywana, jeżeli chodzi o ziny. No ja teraz cały czas będę myśleć w kontekście pornografii i tego, jak przedstawiany jest seks w komiksach i myślę, że temat bardzo dobrze rozwinie Edyta, jeżeli chodzi o tematykę inną. No myślę, że akurat te ziny związane z myślą anarchistyczną, tutaj, która głosi taką ideę poszerzoną, to znaczy
Chodzi tutaj o krytykowanie różnych form przemocy. To również to, co powiedziałaś, jest absolutnie krytykowane w zinach, które ja czytam obecnie. Przy czym te treści się przenoszą do internetu, bo już nie ma potrzeby jakby drukowania. Chodzi o dotarcie do odbiorcy. Osoby, które chcą propagować przemoc, sięgają po inną formę również twórczości. Także trafiają do innych, muszą dotrzeć do innych odbiorców, więc robienie takiej broszury tutaj trochę się mija z celem dla nich. Także tu bardziej internet, a co ktoś robi w mrocznym jakimś swoim świecie, to oczywiście nigdy się nie dowiemy. Natomiast tutaj zawsze widzę, że ze stron takich środowisk wolnościowych jest silna reakcja sprzeciwu zawsze, jeżeli ktoś próbuje naruszyć czyjąś wolność, czy właśnie stosować przemoc. Tak, bo to, co już padało tutaj, ziny to jest coś, co się robi w środowisku. Robisz to jako osoba, która tworzy. Czasami to jest antologia. Zawsze to będzie i każdy głos tej antologii będzie głosem indywidualnym. Tak jak pojedynczy zin, ale gdzieś to się wszystko sprowadza do tego, że rozmawiamy w tym środowisku zinowym pomiędzy twórcami i czytelnikami. Ja to tak widzę w każdym razie. No, albo wywołujesz dyskusję. Też, znaczy no, wywołanie dyskusji też można powiedzieć, że jest pewną formą rozmowy, o ile nie zabrzmi to jak masło maślane po prostu. Ale no, ziny, jeżeli nie są bezpośrednią formą dyskusji, to jakby są jakimś wejściem do dyskursu. Chociaż przyznajmy też, że są ziny, które mają być po prostu rozrywką. Są, no, są ale no, nie ukrywajmy, no, są rzeczy jakby, które są mocno zaangażowane społecznie, ale są też rzeczy, które można powiedzieć i nie ma w tym nic złego właśnie, są po prostu historiami, których czytanie ma sprawić przyjemność. Wracając do Werchleków piątych, takie miały być Werchleki piąte. Werchleki szóste są końcem świata. Werchleki szóste są końcem świata, ale jeżeli chodzi o jakby włączenie się do jakiejś dyskusji, to bardzo mnie to ucieszyło i tak jak wcześniej powiedziałam, absolutnie kontrolowałam osób tworzących. Pojawiło się bardzo dużo takich komiksów, gdzie pojawiły się wątki zupełnie wcześniej nieporuszane w tematyce związanej z seksem, czyli na przykład mamy małżeństwo już z dość dużym stażem, gdzie widać, że kobieta jest po przynajmniej dwóch porodach, ma rozstępy. Jest atrakcyjna, ale nie jest supermodelką, widać, że jej ciało ma pewne doświadczenia. I pojawia się w tym samym komiksie wątek tego, że hej, możesz odmówić zbliżenia z drugą osobą i tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Nie ma czegoś takiego jak obowiązek małżeński. Jest tylko i wyłącznie przyjemność i zrozumienie dwóch osób, które stwierdziły, że spędzą ze sobą kawałek życia. Dobrze wspominam ten komiks akurat. Jest w pewnym sensie bardzo taki ciepły? Tak, tak. Jest drugi podobny też z małżeństwem, które ma długi staż, ale ten pierwszy zawiera właśnie w sobie o wiele więcej takich wątków obyczajowych, które jeżeli przyszło się tam po przyjemność, mogą umknąć, ale za drugim czytaniem bardzo dobrze je widać. Jest. To ja już. Ja mam pytanie, mi się wydaje, że na nie nie ma dobrej ani złej odpowiedzi, więc to jest pytanie o opinię. Ponieważ kiedy jakby zin staje się magazynem? W sensie chodzi mi o to takie, kiedy kontrkultura staje się kulturą? Bo to określenie zinu jest bardzo nieprecyzyjne i mamy antologię, i mamy artbooki, i mamy to wszystko. I mamy też w historii takie sytuacje, kiedy coś z bardzo jakby tymi zinowymi korzeniami staje się właśnie w dużym nurcie wielkim magazynem. To gdzie stawiamy tę granicę? No bo na przykład mi się nie wydaje, że wszystko na przykład na crowdfundingu będzie książkowe, zinowe, książkowe, komiksowe będzie już zinem, ale też no,
gdzie panie stawiają tę granicę? To jest w ogóle dyskusja, która trwa od bardzo, bardzo dawna i zawsze pojawiała się w kontekście Złotych Kurczaków, bo gdzie jest granica? Komu możemy przyznać tego Złotego Kurczaka, a komu nie? Czy jeżeli wydałem 50 egzemplarzy małego komiksu, który będzie miał ISBN, to jest to zin, czy to nie jest zin? Więc jakby co jakiś czas pojawia się coś takiego i pojawiają się osoby, które krzyczą: jak nie ma ISBN-u, to jest to zin. Pojawiają się inni, którzy krzyczą: jak jest więcej niż 100 egzemplarzy, to już nie jest zin. I tak można się przepychać i można się przepychać bez końca. Ja zastanawiałam się nad tym przed spotkaniem, bo sobie pomyślałam, że takie pytanie może paść. Myślałam, że od Agnieszki, więc jestem bardzo zaskoczona, że padło z publiczności. Ja nie mogę zadać tego pytania, ponieważ poznańskie ziny są drukowane w 300 egzemplarzach. To jest jak nakład Kultury Gniewu. Wcale nie, bo ja wiem, że Kultura Gniewu drukuje komiksy w ilościach przynajmniej 1000 egzemplarzy. Takie dostałam info. Tak, był taki moment, kiedy osiągnęliśmy poziom liczby egzemplarzy Kultury Gniewu któregoś komiksu i pamiętam, że mi to bardzo uderzyło. Ale 300 to jest wciąż mało. Łukasz Kowalczuk tam drukował swoje Nienawidzę Ludzi chyba w ilości właśnie 300 egzemplarzy. A Kultura Gniewu... A do druki są, to nawet nie co będzie, jak będzie, są do druki. No, więc odpowiadając na pytania, już bez żadnych dygresji i żartów, ja stawiam taką granicę, jeżeli chodzi o nakład, ale ja stawiam do 500. ISBN może być, ponieważ warchlaki mają ISBN i pamiętam, że w końcu, no mają, to jest mniejszy podatek. Więc warchelki mają ISBN i pamiętam, że jeżeli chodzi o tą dyskusję na Złotych Kurczakach, to w końcu podjęta została decyzja, że dobra, no, te ziny z numerem ISBN też mogą być, niech będą. No i ale głównym jakby tutaj mykiem jest jakby ta niezależność i nieograniczona ekspresja twórcza, czyli to, że na przykład nie dostaniesz żadnego redaktora, który nie będzie temperował swoich suchych żartów i powie, że hej, bardzo mi przykro, ale ten żart nie przejdzie, ponieważ jest zbyt dziwny i dzieci absolutnie go nie zrozumieją. Taką miałam sytuację, ponieważ mam strasznie suche poczucie humoru i ono musi być kontrolowane w pewnym momencie, żeby nie stało się zbyt suche. Więc to są jakby moje wyznaczniki, czyli ilość i nieograniczona ekspresja. Edyta? No, ja się w pełni zgadzam, bardzo spoko odpowiedziałaś. Ale też do 500. Ale to jest też taka kwestia, że to można, no można brać jakiś jeden tytuł i sobie rozważać, bo rzeczywiście niektóre publikacje są takie, że tu się można spierać i jakie argumenty podamy. A gdzieś tam, no bo granica jest płynna. Jest. Tak wiadomo, że jeżeli to będzie broszura skserowana gdzieś tam, to nazwiemy to zinem. A gdzieś tam po drugiej stronie na osi będzie pismo, które jest dostępne w sklepie normalnie. Ale może korzenie tego pisma też były zinem, ale my wiemy, że to już nie jest. A gdzieś po środku są te publikacje, no i możemy, i teraz możemy już dyskutować. Ja jeszcze dodam, że na przykład jeżeli chodzi o Własnym Głosem, to nie myślę o tej publikacji właśnie w kategoriach zinu. I teraz zastanawiam się czemu. Czy no, zażartowałam z tym nakładem, ja wiem jaki będzie nakład, bo pisałam do drukarni, jestem z nim w kontakcie i wiem jakie są ceny i tak dalej. Więc wszystko jest ograniczone cenowo i będzie ISBN i tak dalej, i tak dalej. No jest to antologia, czyli jakby spełnia moje wymagania, znaczy moje wyobrażenia zinowe, o których mówiłam na początku. I teraz jak to właśnie... To jest korekta. Tak, no, ale w warchlakach też jest korekta, no bo w szóstych dołączyła Iza. Ale właśnie myślę sobie o tym...
o tym nakładzie pracy, który właśnie pojawił się przy tej publikacji jeszcze przed, bo i zostały uruchomione różne osoby, jeżeli chodzi o marketing, bo jestem beznadziejna w marketingu, w ogóle nienawidzę pracować w social mediach, bo zawsze, kiedy zaczynam je rozumieć, pojawia się nowa zmiana algorytmu i znowu nic nie rozumiem, muszę zaczynać z początku. Ale no, jest korekta, są 4 korektorki, są 2 od języka angielskiego, są 2 od języka polskiego, w ogóle jest wersja angielska, co jest jakby takim pierwszy raz jakby prowadzę takie przedsięwzięcie, gdzie mamy publikację dwujęzyczną. Informacje pojawiały się wszędzie. Tak naprawdę rozmawiałam o tej publikacji z całą masą różnych osób. Bardzo dużo osób jest zaangażowane w ten projekt. Jedna z nich siedzi sobie na widowni. Nie będę wskazywać palcem, ale pozdrawiam. Tylko okiem. Tak, więc stąd może wynikać to, że nie myślę o własnym głosem w kategorii zinów, ale jest to też ciekawe, jakby właśnie ta granica jest płynna i mamy ziny, a potem nagle nie. I w sumie czemu? Pod względem oddolności treści niewątpliwie spełniają one moje kategorie zinowości, bo są głosem zupełnie, no może, nie, może już nie od autorskim, ale od jakiejś takiej społeczności autorek. No jest zaangażowane, tak, i powstało z jakiejś bardzo silnej potrzeby wzięcia udziału w dyskusji. Ja jak zaczynałam rozmawiać właśnie o tej publikacji, to mówiłam, że tak naprawdę pomysł na publikację powstał ze złości i z potrzeby działania. I ta złość była taką emocją bardzo, bardzo napędzającą, ponieważ w trakcie jakby tworzenia tych komiksów zadziewały się różne inne przykre rzeczy, znowu pojawiała się ta emocja, która dodatkowo napędzała pracę. Ja bardzo nie chciałabym tak skończyć tego spotkania. Słuchajcie, mamy jeszcze chwilę. Czy pytanie? Czy jeszcze ktoś? Na razie nie. Obiecałam, że wrócimy do rewolucji. Już powiedziałyśmy, że ziny mogą być też czysto rozrywkowe. Ale czy myślicie, że zin czysto rozrywkowy, zin, który niekoniecznie mówi o poważnych sprawach, nie może nieść treści rewolucyjnej jakoś tak sam przez siebie, na przykład przez swoją estetykę, albo przez samo to, że obchodzi proces wydawniczy? Idziemy do rewolucji takim małym kroczkiem. A, tak, że czy dobrze to zrozumiałam, że chodzi o przeprowadzenie rewolucji w miły sposób? Nie, to chyba nie jest możliwe, to chyba nie podpisuję się pod tym. Nie, pomyślałam o tym, że no właśnie jak myślimy o rzeczach, które są robione, pokazywane w dużej mierze na kurczakach, albo o tym, co robią fili ekipa, czyli ludzie, organizatorzy kurczaków, albo mówiłyśmy o antologiach Tomka Nguyena, w sensie Tom Ksyza. Kiedy pomyślimy o niektórych zinach wydawanych w Poznaniu, one czasami są zabawne, kiedy myślimy o Inktoberach, które ewidentnie są zinami, no i tam kotki i grzyby, na przykład Marty. Czy myślicie, że rzeczy, które nie mówią koniecznie o poważnych sprawach albo nie mówią o nich wprost, też mogą nieść ze sobą jakiś ładunek rewolucyjny, czy może nie, czy może to po prostu są ziny dlatego, że są niezależne i mają mały nakład? No myślę, że tutaj jednak ta myśl, no to jest świadoma decyzja twórcy, co chce powiedzieć. To myślę, że jeżeli jest ta przyjemna forma, na przykład czysto dekoracyjna, czy właśnie taka wartości estetyczne tam są, no to czy to był cel twórcy? Więc może ten twórca, jak już się wkurzy, bo na przykład ktoś go skrzywdzi, albo dozna, albo nie, otworzą mu się oczy, albo jakieś klapki, to wtedy sięgnie po inne treści, bo, bo to tak trochę jakbyśmy się chciały doszukiwać czegoś w miejscu, gdzie tego nie ma, bo no bo to są świadomie robione rzeczy. Czasami wyjdzie przez przypadek jakaś treść, tylko wtedy pytanie, czy jaką to ma wartość, bo zakładam, że autorzy i autorki zinu, który no,
ma formę i jakby tutaj to jest nadrzędne, no to taki był cel tej osoby. Przepraszam, mam jakiś odruch nerwowy, łapię się za włosy. Patrzę, nie mam czasu. Ja opowiem trochę na opak, bo myślę, że każda treść może być rewolucyjna, ale rewolucyjna na poziomie indywidualnym. Czyli jakby można rysować panie z dziwnym muchomorem na głowie albo miłe kotki, które bawią się z grzybkami. I to może być na przykład znak dla jednej osoby, że hej, jeżeli chcesz rysować, tak naprawdę możesz narysować kurczę wszystko. I w głowie tej osoby na poziomie indywidualnym jakby przychodzi właśnie ta rewolucja, która jakby skłania tę osobę na przykład do pójścia w komiksy. Ja na przykład tak miałam, przeżyłam swoją małą rewolucję pod koniec 2015 roku, kiedy przez absolutny przypadek znalazłam się na warsztatach u Kowalczuka, który zaczął właśnie mówić o tym, jak wydawał swoje Nienawidzę ludzi i to było takie super proste i tam chodził sobie do ksero i w tym ksero to za jeden egzemplarz płacił złoty 50 zł, a jak mu się i drukował 100 egzemplarzy, jak mu się skończyły te egzemplarze, to szedł sobie znowu do tego ksero i mówił poproszę znowu 100 i drukowali mu za jeden, te 100 egzemplarzy, złoty 50 zł za jeden egzemplarz. I ja pamiętam, że siedziałam na tych warsztatach, patrzyłam na to, co on tam mówi, pijąc lecha bezalkoholowego, ponieważ musiał mieć koniecznie przy sobie wtedy jakieś piwo, ale znalazł tyle przyzwoitości, żeby wziąć bez alkoholu. I sobie myślałam, że co w ogóle mówi? To znaczy, że ja też mogę sobie zrobić taki komiks? Wow! Za złoty 50 zł? To chyba nie jest takie trudne. I sprzedawać drożej. I zrobiłam, i to była moja własna osobista rewolucja. I kto wie, być może bez tych warsztatów nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. No więc właśnie, szukanie swojego miejsca i swojego głosu moim zdaniem jest bardzo ważnym elementem sceny zinowej, wchodzenia na scenę zinową, a nawet jeszcze nie bycia na scenie zinowej, tylko bycia twórcą, twórczynią. Osobą, która właśnie zrobiła zina i nawet jest w stanie go gdzieś tam rozdać albo sprzedać. Więc trochę prowokowałam tym pytaniem, ale bardzo ładnie to wyszło. Przy czym, no właśnie, treść rewolucyjna nie zawsze jest konieczna może. Ale zgadzam się z tobą, edytor, że jak już mówimy o poważnej rewolucji, to już temat musi być ciężki też. Nie może być miło. Chociaż może potem będzie milej. może właśnie o to chodzi. Bo przecież może oprócz twórców z kurczaków i ojców kurczaka Radka, nie do końca o to chodzi, żeby stworzyć sobie własną niszę, w której będzie się rzucać głupie dowcipy. Z całym szacunkiem dla chłopaków głupie dowcipy są super. Zaraz przyjdą, co ty mówisz w ogóle? Ale kurczaków nie było od 2 lat, ja czekam sobie. Ja wiem, że się obrazili na nas, ponieważ odkryliśmy, że 150 osób czyta te komiksy zamiast 5. No. Szkoda. Chciałabym figurkę za porno, przecież to był dobry komiks. Głosuj za tym, żeby były dalej. Czy ktoś chce zadać jeszcze na przykład ostatnie pytanie? Nie. To ty musisz zadać ostatnie pytanie. To ja muszę zadać ostatnie pytanie. Niech ono będzie miłe. I nie mam żebyśmy pojęcia, rozstali jakie... się miło. I to jest ten problem, kiedy nagle jest 5 minut, a zawsze ciągniemy te spotkania dużo dłużej. Dobrze. Zobacz, ja cię już rozsiadłam, jest mi wygodnie po godzinie. No ale niestety tutaj ludzie chcą do domu iść. I nie myślę tylko o publiczności. No ładnie. Edyta, chcesz iść do domu pewnie, co? Nie, Edyta, chcesz się wykąpać, ja znam jej plany. Mi udałaś. No i mi uciekło. Jakie są wasze ulubione miejsca w Sopocie? Bo moje molo za 9 zł. Co? No, po raz pierwszy jestem w Sopocie i odkryłam, że molo jest płatne. Znaczy, no, schodzi tylko w sensie to ma... Tylko w sezonie? Jest płatne, tak. To jest nowość w takim razie. To jest bardzo ważne info, dziękuję. Znaczy pomyślałam sobie, że ma to sens ze względu na ilość turystów, która przewleka się przez tą kładkę, ale w Pucku jest też molo za darmo. Jak śmiesz. No, masz rację, my też nie obchodzimy, mieszkałam tam 19 lat. Mnie obchodzi, ja bardzo lubię. Agnieszka obchodzi, może to nie mieszkała 19 lat.
Wiem, jakie jest moje pytanie. Moje pytanie może będzie trochę głupie, ale... O Puck. Nie, nie będzie pytania o Puck. Jakie są wasze ulubione miejsca w Pucku? No wiadomo, że molo, więc o co chodzi. A nie, przepraszam, Huta Szkła, gdzie mają dobrą zupę rybną. Także przepraszam wszystkich, którzy nie jedzą ryb, ale ona jest jednak dobra. Mają też różne inne dobre rzeczy i bardzo ładne kulczyki. Polecamy Puck. Gdzieś chciałabym wrócić do tego aspektu społecznego i tworzenia społeczności wokół zinów i tak naprawdę wrócić do nas tutaj teraz. Jesteśmy na festiwalu, który jest oficjalnym festiwalem literackim, już z samej nazwy. Mamy tu tak zwaną poważną literaturę. O nie, czy komiks to sztuka? To jest to pytanie. Nie, to nie jest to pytanie, nie. Nie. To wiemy, że komiks to literatura, tylko że z obrazkiem. Tak zwana literatura sekwencyjna i proszę mnie tu nie wyciągać na rozmawianie o profesorze Szyłaku, ponieważ on sam opowiada o tym dużo lepiej i może bardzo długo, także mamy nagrania z poznańskiego festiwalu i naprawdę jest tam o czym słuchać. I nie tylko zresztą z poznańskiego. Chciałam was zapytać po prostu o to, jak wy widzicie miejsce zinów, swoich zinów, zinów kolegów i koleżanek. Właśnie na takiej bardziej oficjalnej scenie, tak jak jesteśmy tu dzisiaj, to się nie zdarza często. Ziny często, no jakby są zinfesty, są małe festiwale komiksowe, na których ziny są, ale ziny są też na MFC, która już jest po prostu oficjalnym festiwalem wszystkiego, co się dzieje w komiksie i grze. No są i jesteśmy też na, tutaj. Przepraszam, na Niech żyje papier i Niech żyje komiks, które są już takimi też większymi wydarzeniami w Warszawie. Ale nie ma ich na Targach Książki. Przepraszam, ja jestem teraz strasznie rozbawiona, co jest oczywiście moim mechanizmem obronnym i też jakby oznaką tego, jak wygodnie się czuję. Musisz zadać pytanie jeszcze raz, albo Edyta zacznie odpowiadać i ja się domyślę, jakie było pytanie. Jak widzicie miejsce zinów? Czy w ogóle widzicie miejsce zinów? Jak często? W takim oficjalnym dyskursie, jak jesteśmy dzisiaj, co prawda jest on dla wybranych, dla osób, które czytają, tak? No ale jakby rozmawiamy o literaturze, więc nie pytam was o miejsce zina pod budką z kebabem, też zabrzmiało strasznie klasistowsko, ale pytam was o miejsce zinu w takiej po prostu zwyczajnej, codziennej rozmowie o literaturze, rozmowie oficjalnej, czy ono tam jest, powinno być, chciałybyście, czy może lepiej, żeby to się kotłowało gdzieś, gdzie jest miejsce właśnie na, nawet na kłótnie, na temat bardzo kontrowersyjny, na temat, który w ogóle nie ma być wygodny. Gdzie myślicie, że zinowi będzie lepiej? Zdecydowanie widzę miejsce zinów na festiwalu. W ogóle bardzo dziękuję też za zaproszenie i za możliwość porozmawiania z tobą po raz kolejny, także i z Martą. Dziękuję. Wspaniale. A chyba nie, właśnie drugi raz. Tak naprawdę trzeci, ale pierwszego więc... Edyta nie pamięta, ponieważ to był straszny wstyd i mam nadzieję, że nikt nie pamięta tego pierwszego razu, jak siedziałyśmy niedaleko z siebie. Więc no myślę, że to jest ciekawe też dla odbiorców i odbiorczyń, takie poszerzenie oferty festiwalu. Jak najbardziej widzę również ziny w budce z wegańskim kebabem, bo jakby chodzi też o wychodzenie z twórczością w takie nieprzewidywalne miejsca i trafianie do nieoczekiwanych odbiorców. I tak jak powiedziałaś, to jest zawsze też taki powód do rozmowy czy do wymiany poglądów. Tak, ja się zgadzam. I można zapytać się, czemu nie ma zinów na tych targach, bo są komiksy, prawda? Jest Team of Comics, jest Non Stop Comics, jest Likwidator, co jest, tak, jest to bardziej zinowe, ale właśnie jakby nieobecność wynika właśnie z tego, że jednak są to bardzo często pozycje mocno niezależne, a mocna niezależność wiąże się z małymi funduszami, a małe fundusze wiążą się z tym, że nie można zapłacić za drogie stoisko. I też można jakby rozróżnić stoiskie zinowe od tych wielkich komiksowych wydawnictw na MFK i G. Sama sobie kupiłam taki stoliczek na MFKiG i to nie jest wielkie stoisko, które kosztuje 1000 zł, tylko to się w ogóle nazywa stoisko kolekcjonerskie, więc jest to podwójne stoisko kolekcjonerskie, które kosztuje 200. I to jest coś, nie jestem teamowym niestety. A pojawiła mi się też taka refleksja, bo to fajnie, że mówisz też o tych kosztach, bo myślę sobie, że tak łatwo też rozgraniczamy twórców zinów z wydawcami,
A mam tu na myśli też mikrowydawców, czy mikrowydawczynie, które są w bardzo podobnych sytuacjach czasami jak twórcy i twórczynie zinowi. Przy czym my ich wrzucamy do takiego dużego worka z tymi wydawcami, którzy mają tak dużo pieniędzy, że ich na to stać. I tutaj myślę, że to też jest ciekawy temat do jakiejś takiej szerszej rozmowy o sytuacji w ogóle wydawców u nas. Z czym się trzeba zmagać, czy też z księgarniami, czy małymi księgarniami, czy też właśnie księgarniami, które chcą mieć w ofercie ziny, czy takie publikacje niezależne. To mam tu na myśli na przykład inicjatywę Róbmy Dobrze Michała Nowakowskiego, który mimo, że no, nie stoi za tym zysk, jakoś z własnej inicjatywy propaguje to i dystrybuuje. Tak, to była, myślę, w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, gdzie jakby koszta bardzo często są taką ścianą, przez którą w ogóle nie można się przebić. Ja pamiętam, było w tym roku, więc głupio by było, gdybym nie pamiętała. nie wiem w ogóle, czemu ludzie zaczynają takie zdania i czemu ja zaczynam tak zdania. Ale chciałam mieć z Anną Karoliną Kaczmarczyk stoisko na Komiksowej w Warszawie. I ja byłam, nie wiem czemu, święcie przekonana, że tam też można wziąć sobie stoisko kolekcjonerskie, które będzie kosztować góra 200 zł. Po czym dostałam cennik od Timofa i okazało się, że najtańsze stoisko kosztuje 1400 zł. I powiedziałam, co? Ludzie, na trzech festiwalach nie zarobię tyle hajsu. Nigdzie nie jadę. Znaczy pojechałam ostatecznie. I mieliśmy wspólne stoisko z Poznańskiego Stowarzyszenia Komiksowego, gdzie tam 10% zysku przekazywało się po prostu na opłatę stoiska. Ale rozmawiałam potem Pawłą o tym, mówię, stary, przecież te ceny są w ogóle jakieś dziwne z kosmosu. O nie, 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 tak naprawdę nie, bo on ma najlepszy utarg, jeżeli chodzi o sprzedaż komiksów właśnie na Komiksowej Warszawie. A nie wiem, czy wiesz, Marta, ale na przykład takie wydawnictwo Angora zgarnia sobie na, chciałam powiedzieć wrocławski, ale w warszawskich targach książki ponad 200 tysięcy zysków, więc czemu nie mieli płacić 1400 zł za kawałek miejsca? Oni oczywiście płacą więcej, bo mają wielki namiot, nie taką jedną popidówkę, ale no. Tutaj mamy świadomych wydawców, którzy, to też jest kilku wydawców naraz w jednym stoisku z bardzo, bardzo dobrymi książkami, w tym literaturą rumuńską na przykład, albo frankofońską literaturą imigrantów francuskich. Także. Mamy, ale to są wydawnictwa znane. Nie, to nie jest tak, że idziesz sobie i myślisz, co to jest, nie znam, jakiś niezależny chyba. Ale tak dokładnie zaczynali. Gdzieś pamiętam ich na targach w Poznaniu, dokładnie tak zaczynali. No ale przebyli w końcu ścianę, nie? To nie jest tak, że wchodzisz tam i myślisz, niesamowite. Wydawnictwo czarne, nie znam. Ciekawe, co mają. Mam nadzieję, że reportaże, bo lubię smutne książki. Wydawnictwo poznańskie. Bardzo dobre wydawnictwo. Wiem, kupiłam u nich książkę dzisiaj i już przeczytałam 50 stron. Czy ktoś, słuchajcie, przyciągamy strasznie, czy ktoś, pytanie? Zapytajcie o ulubione książki. Ulubione ziny ewentualnie. No zapytajcie o ulubione ziny. To już w kuluarach wobec tego. No. Ale ja się już rozsiadłam, jest tak dobrze. Niestety, to nie jest nagranie na Nerdheim. Tak, nie jest to niestety poznański. Na poznańskim też byśmy musiały już znikać, więc znikamy. Dziewczyny zostają jeszcze chwilę. Ja właśnie zdałam sprawę, że przecież to jest nagrywane. Właśnie. To zaczynam się rozpływać. Przepraszam. Nie chciałam, żebyście na to patrzyli. Do dziewczyn można jeszcze podejść i pogadać. Będziemy powoli wychodzić z samej Sopoteki, ale nie generalnie tego, nie znikamy. Nie pytałaś się, czy można z nami porozmawiać. Co to za odbieranie kontroli? Przepraszam bardzo. Jeśli się zgodzą. A ja wam bardzo dziękuję za to, że zgodziłyście się na tę rozmowę. Z tyłu ciągle leciały slajdy z rysunkami Edyty, Marty i dziewczyn z antologii Własnym Głosem. Ale nie wszystkich. Ale nie wszystkich, tylko przykładowe plansze. I widzimy się może na jakimś infeście wobec tego.